Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bongo i mamy kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Mass Effect 2. Tak, dwójeczka. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że żebym ściszył mikrofon. Po prostu go trochę oddaliłem. Zwiększymy troszkę dźwięki. No, co jest? Efektów dźwiękowych. Dobra, coś takiego powinno być. Troszkę mikrofon odsunięty. Mam nadzieję, że nie powinno być teraz problemów. Faktycznie trochę to drażniło w uszy. Dobra, dzisiaj sobie albo dobra. Najpierw questa oddamy. Pobocznego. Dotyczącego tej lodowej brandy dla dr Chakwas. Już chyba w trzecim odcinku jakoś tak ten quest wzięliśmy. A tak dzisiaj zerknąłem na ten save, bo ja nie daję znów grę, tylko save'u ją odczytuję. I tak, odczytuję save'y i patrz, ponad 5 godzin już gram. W czym mogę pomóc, komandorze? Mam dla ciebie prezent. Lodowa Brandy Series? No nie. Dziękuję. Zawsze żałowałam, że nie napoczęłam tamtej butelki. Kiedy jeszcze mogłam. Drugi raz nie popełnię tego błędu. Może otworzymy tę butelkę tu i teraz? Otwórz butelkę. Ja poszukam szkła. O, widać polskie tłumaczenie. Już myślałam, że Alenko połamie Jenkinsowi kręgosłup tą swoją biotyką, a Jenkins zrywa się na nogi i krzyczy, ale jazda! Ach, Jenkins, dzięki takim żołnierzom jak on, przymierze jest wspaniałe. W Cerberusie brak tego entuzjazmu. Masz taką historię służby, że mogłaś załapać się na dowolny okręt przymierza. Czemu odeszłaś? Może nie chodzi o odejście, tylko pozostanie. Będąc lekarzem wojskowym, zajmuję się głównie ludźmi w fatalnym stanie. Często umierają. A jeśli mogę im pomóc, ruszają dalej. Tak czy inaczej, odchodzą. Nie masz przyjaciół ani rodziny? Nie brakuje mi przyjaźni, tylko stabilizacji. Jeff, Joker zawsze będzie miał zespół wrolika. Nigdy tego nie przyzna, ale potrzebuje mojej pomocy. I zawsze będzie jej potrzebował. Bardzo tego żałuję, ale niestety to prawda. O, za kogo? Toast. Za Jenkinsa, Presley'ego i Williams. Oby nigdy o nich nie zapomniano. Jeśli ktoś nie wie, szeregowa Williams, nie. Dobra, nie pamiętam. Williams to była... Fajnie nam się ekran teraz kołysze. Aj, dobra. To była jedna z naszych kompanek w pierwszej części i miałem do wyboru, kto z nich ma zginąć. Williams czy... Gdzie idę? Williams czy... Alenko. Ja wybrałem, żeby Williams zginęła, bo jakoś za nią nie przepadałem. Pierwszy raz jak grałem, miałem z nią romans, takie pierdoły. A później już miałem romans z Liarą, z czego później to będzie... No jest listonosz pewnie. Z czego później to będzie tutaj wynikać. A w tym czasie sobie zrobimy kolejną misję. Dobra, już mój tato otworzył. Pomóż Zidowi. Nie pomożemy Zidowi, bo nie mam na tyle paliwa. Muszę zatankować. Brak paliwa. Dotarcie do stacji paliwowej wymaga awaryjnego skoku nadświetlnego. Dobra. Ja się zastanawiam nad... tym zadaniem, pomóc Zidowi, bo jest dosyć fajne.
Tak, dobra, wykonamy. To zadanie jest również pochodzi z DLC tego darmowego. Pokupnie płytę. I znowu zapomniałem te planety przeskanować. Dobra, innym razem. To chyba zrobię dzisiaj. Skończę nagrywać i wezmę się za te planety, bo te surowce mi się przydadzą do tych wszystkich ulepszeń, a nie chcę tego robić na wizji, bo to wiadomo, trochę przynudza. Mi się to osobiście podoba, ale wiadomo, nie wszystkim. No, czekam. Dobra, w tej misji sobie wezmę... Garusa. Gościa bardzo lubię go. Bardzo lubię Garusa, tą postać. Jak się dowiedziałem, że będzie w części trzeciej, która leży na półce, dalej nie wiem, zainstalowano na kompie przed formatem, bo dalej w nią nie grałem, no szlak bym nie trafił. Dobra, damy sobie to na 4 punkty. Silny strzał. Garus nic, Shepard nic, ok. Nie pamiętam, kiedy będę miał tą nową snajperkę. Tą z seriami strzela, a bardzo bym chciał ją mieć. O, znowu te ciemne postacie. To wiadomo, przez to ustawienie, jakbym miał tam jakieś cienie włączone, to by tak nie było. Posłucham komunikatów błękitnych słońc. Miej oczy otwarte. Dobra, to jest... Uważaj na zasadzki. A, bo dobra, nie chowam broni. Co tam leży? Ciała, dobre. Tylko nie laguj, proszę. Strzelić w plecy i zostawić gnijące trupy. To zdecydowanie w stylu Vido. Nie zatrzymujmy się. Ja te małpy zawsze zabijałem, ale teraz sobie odpuszczę. Chociaż... Strzelaj, Shepard! Aj, sorry, w ciebie trafiłem. Wszystkie oddziały. Przeszukać dżunglę. Nie mogą dotrzeć do rafinerii. Chwila, bo dobra, bo mi się sterowanie zapomniał. Organiczny, dobra, to się przyda. No i lecimy walczyć z 18 FPS-ami. Yeah! To będzie piękna walka. Dobra, ja ich z dystansu pozbieram trochę. A dobra, tamten dostał. No, co jest? Dobra, dostał. Tylko na tyle was stać. Mamo by się przydało. Nie pogardziłbym. To jest normal, więc mogę mieć problemy, bo ja jestem taki... Wow, wow, wow! Dobra. No skop. Headshot. Chciałabyś, babka. Wow, dobra, muszę się podrapać w nos. Amo nie mam.
Dobra. Przeładujmy to. Nie pamiętam, które tam się idzie. Tam, dobra. A ja pójdę tu. No dobra, tu wziąłem wszystko. No dobra, w takim razie się mogę zasuwać. Tam nic nie ma. Nie, dobra. Kurde, chcę przejść tą dwójkę jak najszybciej, żebym mógł zacząć grać w trójkę chociaż, bo trójki nie będę nagrywał na pewno nie na tym sprzęcie. Wyśmienitym. Trzeba będzie czekać. Doktor Santiago, jeśli ktoś wycofa się przed śmiercią intruzów, zabiję go osobiście. A teraz wracać do walki. Widzę. Nic się nie zmienił. Mam wrażenie, że z tym Wido macie w swojej przyszłość. Wiedziałem, że to sadystyczne drań, jak tylko założyliśmy błękitne słońca. Od kiedy 20 lat temu odstawił ten swój przewrót, słońca robią się coraz gorsze. Więc owszem, mamy wspólną przeszłość. Czemu nikt mi nie powiedział, że to ty założyłeś błękitne słońca? Bo mało kto o tym wie. Wido wymazał mnie ze wszystkich akt. On siedział w papierach, ja dowodziłem ludźmi. Przez jakiś czas szło naprawdę nieźle. Potem Wido postanowił werbować Batarian. Tania siła, powiedział. A ja na to pieprzeni terroryści. I od 20 lat żywisz do niego urazę. Urazę? Wido zwrócił moich ludzi przeciw mnie. Zapłacił 6 z nich, żeby mnie związali, a sam przyłożył mi lufę do głowy i nacisnął spust. Od 20 lat widzę tego drania, jak tylko zamknę oczy. Zawsze, kiedy namierzam cel. Zawsze, kiedy usłyszę strzał. Nie waż się tego nazywać urazą. Przeżyłeś strzał w głowę? Tak. A ty przetrwałeś zagładę swojego statku. Ten, kto ma dość uporu, zdoła przeżyć praktycznie coś w tym jest. Gniew to świetny znieczulacz. Lepiej już ruszajmy. To teraz wiemy, dlaczego on ma tak zniekształconą prawą część twarzy, może? Przy południowym wejściu. Wszystkie oddziały do bramy. Jazda! Wiedzą, że tu jesteśmy. Dalej. I dobrze. Pokaż na co cię stać. Piękne polskie tłumaczenie od EA. Dziękujemy bardzo panom. Roztwórz. Gdzie to jest? Oddziały Charlie Delta. Gdzie to jest? Wow. A, dobra. Jakbym miał wyższe ustawienia, to podejrzewam, żeby to pięknie wyglądało. Dobra, dajmy sobie F5. Tutaj będzie mała cutscenka, to już sobie dobiegnę. Zaid Masani, wreszcie mnie wytropiłeś. Wido. Nie bądź głupi, Zaid. Pomaga mi cała banda plugawych skurwieli gotowych na mój rozkaz zabijać i ginąć. No, dalej. Daj mi powód, żebym mógł załatwić cię jak wściekłego kundla, a znowu... A to co? Nagła krótkowzroczność? Płoń, ty sukinsynu. Już nie żyjesz, Masani. Co ty wyprawiasz? Dobry sposób. Otwieram bramę. Następnym razem, kiedy postanowisz coś wysadzić w powietrze, chcę o tym wiedzieć wcześniej. Wido był pewny siebie. Miał masę ludzi. Teraz stracił przewagę. Jeśli będziemy cisnąć dalej, nie ma mowy, żeby ocalił skórę. Mamy ocalić tych robotników, a nie usmażyć ich na śmierć. Przybyłem tu, żeby zabić Wido Santiago. Jeśli chcesz mojej pomocy, lepiej zadbaj, żeby skurwiel nie doczekał jutra.
Trzymaj się misji, Zaid, albo będziemy mieć problem. Chyba już mamy problem. Muszę zabić Vido, Shepard. Za wszelką cenę. A, i to będzie dylemat moralny, czy pom... Wow, wow, wow. Wchodzę! Fuck. Dobra, zmienimy. Weźcie snajperkę moją. Będzie dylemat moralny, czy mamy uratować ludzi, czy zabić tego Vido. Mam nadzieję, że się domyślicie, co ja wybiorę, że nie jestem taką świnią. Już wybucha. Nie mam czasu. Vido jest już pewnie w połowie drogi do promów. Chcesz bezczynnie patrzeć, jak ci ludzie umierają? Dokładnie tak. Jeśli przystaniemy, żeby im pomóc, Vido się wymknie. A jeśli się wymknie, to będzie twoja wina. Przybyliśmy tu, żeby ich oswobodzić. Wchodzimy. Wiedziałem, że to błąd. No ale skoro tak... Lepiej się pośpieszmy. Widać, on też ma jednak jakieś serce. Jakieś. Widać też jest trochę człowiekiem. Wow. Widać też jest trochę człowiekiem. Tutaj zmienimy broń. Widzę, jak ja uwielbiam tą aktywną pauzę. Tutaj. F5. Trzeba hakowanko małe. Wow. Co jest? Już nie mogę wyczuć. Tak źle. Jezu, nie mogę się skupić. Jeszcze raz. Dobra. Nie wiem, jakoś nie mogłem się skupić. Coś mi myszka lata. Dzisiaj grałem w Black Opsa na moim kompie. Mhm. Tak, to był duży błąd. Błąd, nie mogę myszką sterować, normalnie tak mi... Tak mi Michał, tak mi trochę przecinało. Gdzie to jest? A tu. O, fajnie przez ścianę to zrobiłem. Dobra, co my tu mamy? A, kredyt. Wróża kredyty, no... Bardzo... Fuck. Dobra, nie skrzecz, bo to boli. Idziecie? Za mną idziecie, dobra. Pięknie się tu zgrywamy, delikatne lagi są, ale... Dobra, zaraz po to pójdziemy. No trzeba tędy, tak. Tą grę przeszedłem 2-3 razy. To trochę pamiętam. Trochę. Praktycznie wszystkie misje znam na pamięć. To się nam przyda. To się nam na pewno... Mamy gaśnicę i można wychodzić. Teraz bym cię zabił. Nie. Nie? Będę miał trochę cięcia. Dobra, weźmy sobie palater z turendy. A, tutaj z tego co pamiętam dostaniemy miotacz ognia. Tak. Którego nie będę korzystał, bo jest nędzny.
O, mamy tutaj miotacz ognia. Wezmę to. To jest głupie, że od razu mnie w niego wyposaża, skoro ja go nie chcę używać. Otworzyć ogień! Zaraz sobie najpierw to przeszukamy kulturalnie, co to jest. Nie da się? Fuck, nie to. Tak, jak mogę mnie trafić. Palam strzał wstrząsowy! Tarcze mi padły! Nieźle! Jezu, chciałem lód po nim zbierać. Ostatnio w Ryzena nagram. Ogniwa, dobra. Sobie zmienimy tą broń od razu. To jest też nędzne dla mnie. To było też w DLC dodatkowym. Dodatkowe DLC, Jezu, jak to brzmi. To było w DLC tamto. Co widzieliście? Coś tam jest? Nie, dobra. Spadaj, Garus. O, to będzie trudno, dobra, F5. Fak, nie zapiszę teraz? A tutaj? O, ja rybie, będzie problem. Dobra, zmieńmy sobie broń. Dobra. Jak to brzmi? Dobra, pięknie. Kto do mnie strzela? Dobra. One shot, one kill, to ja lubię. Wow, skąd? Pocisk obalający gotowy! Dobra, uciekamy stąd trochę. Dobra. Dobra. Się trochę zamyśliłem, się nie odzywam. Brawo dla mnie. Brawo dla mnie. Brawo dla mnie. Jeszcze ktoś ostatni nabój, no. Ktoś jeszcze ma wodę? O fuck. Atakuje. Nie ma to. Wiem, że niepotrzebnie marnuję to amo, ale co mi tam? Pamiętam, czy tu coś jest.
kasa. Tu nic. Po drugiej stronie chyba w ogóle już nic nie ma. Szybko z nimi mi poszło, bardzo szybko. Z tego co pamiętam, zazwyczaj się z nimi męczyłem. Czy jest? Nie, tu jest. I to dosyć długo. Tu chyba nic nie będzie i po drugiej stronie też. Co to jest? Nie, tu nic nie ma. Dobra, po drugiej stronie pamiętam, że też nic nie ma, więc nawet tam nie lezę. Biegaj, Shepard. Nie bądź pindzia, biegaj. Ja bym to gówno zestrzelił. Nie tym razem, Zaid, sukinsynu. Do zobaczenia za 20 lat! Miał farta. Właśnie przekreśliłeś 20 lat mojego życia. Masz pech. Kurwa. Ty wywołałeś ten pożar, Zaid. Śmierć w płomieniach idealnie pasuje. Tak? Walcie! Zabierz mnie z tej przeklętej dziury. Zemsta była dla ciebie ważniejsza od misji. Dlaczego mam ufać, że w najważniejszej chwili nie zawiedziesz? Zrobię to, za co mi zapłacono, Shepard. Tylko nie oczekuj ode mnie niczego więcej. Przestań już kombinować. Ruszajmy! Przedłożyłeś własne cele nad naszą misję. Tak być nie może. Żyję tak długo tylko dlatego, że na siebie uważam. Nie mam czasu dbać o innych. Stanowisz teraz część zespołu, Zaid. Nie damy rady, jeśli nie będziemy współpracować. Tak. Coś w tym jest. Nie skończyłem jeszcze z Vido. Ale mogę o nim zapomnieć na tyle, aby wykonać twoją misję. Wynośmy się stąd w cholerę. Okej, okay, wykonaliśmy to zadanie. Tylko trochę mi się jedna rzecz nie podoba. Nieważne co byśmy zrobili, i tak nie możemy na przykład zabić Zaida albo go zostawić. Na mnie powinno być to możliwością, żebyśmy mieli większy wybór moralny, coś w tym stylu. Byśmy mogli bardziej kierować swoją postacią. Więcej wyborów, wiadomo, lepsze gra RPG. Mam jakieś modyfikacje, czy nie? Nie ma dla pana żadnych wiadomości. Jedę zobaczyć, czy mam jakieś modyfikacje. Dzięki Lala za informację. Sorki. Zrobimy sobie jeszcze jedną misję, bardzo fajną. Też dużo strzelania. Wiem, że to chyba lubicie. Znaczy lubicie, podejrzewam, że lubicie jak jest akcja. Mniej gadania. Ile na to potrzeba? O, no widzicie, dlatego potrzebuję tych złóż platyna. To.
Ja się zastanawiam, czy w to się nie zapatrzyć, ale to potrzebuje 100%. To w sumie na ja to próbowałem na ostatnim bossie. Do dupy się sprawdziło, więc tyle mogę powiedzieć. Ta broń też nie dla mnie za bardzo. Kurde, przydałby się ten lepszy komputer. No ale dobra, przeżyjemy jakoś. Dobra. Co my tu mamy? Przekaźnik masy. I które zadanie? Dobra, mamy do wyboru. Dwa zadania z Hefajstosem, czyli z tym naszym urządzeniem, samochodzikiem. Jakoś mi się teraz tego nie chce robić. Trzy. Obecność getów, odzyskaj dane badawcze i położenie artefaktu. Ja bym się bardziej wziął za tą. Zwerbujemy Kroganina. Zwerbujemy. Będziemy próbować przynajmniej. A jeśli ktoś nie grał w tą grę, to zobaczy, o co mi chodzi.